Film drugi będzie dotyczył rodziny, która się nazywa tak ślicznie ogórecznikowate. Niewiele jest tych roślin, o tych wszystkich roślinach opowiem Wam później. A teraz Wam powiem, dlaczego po bobowatych wysieje ogórecznikowate, czyli facelie. Ano dlatego, że facelia jest rośliną no super, super, no nawóz zielony, super miododajną, daje przepyszny miód. Ja jadłam z innych ogórecznikowatych, bo nie miałam faceli, ale miód faceliowy też jadłam, no mam w tej chwili taki mieszany z dodatkiem faceli, ale jadłam miód mój wiosenny z niezapominajki, która też jest do faceliowa, bo do ogórecznikowatych należy. Facelia sieje dlatego po bobowatych, że facelia do szczęścia no niewiele potrzebuje. Ona się udaje na ziemiach lekkich, na ziemiach ciężkich, tak, ale ona wymaga azotu. Ja to widzę nawet po moim ogóreczniku, który bez azotu to ani ciut, no urósł po prostu jakiś taki śmieszny mikrusek. No niestety każda roślina do wzrostu potrzebuje azotu. A my już mamy, ścięliśmy sobie tamtą wykę, no jeżeli nam skiełkuje, no to nic się nie stanie. Ścięliśmy tamtę peluszkę i łubin. No, mamy korzenie tam z azotem w ziemi. Tak, mamy zielony nawóz, mamy dżdżownice, które przyciągnęły te wszystkie bobowate tam pod powierzchnię ziemi. Zaczynają drążyć ziemię, ziemia się troszkę spulchnia, wzbogaca się o ten azot, siejemy wtedy facelię. Ona tak do września wyda te nasiona, ja chcę nasiona koniecznie mieć, ja już nawet chcę, żeby ona mi się wysiała tam na przyszły rok i chcę, żeby zebrać te nasiona na siewy w przyszłych latach, gdzie tylko będę miała miejsce wolne, to tam będę siała facelię. No uwielbiam miód z tych ogórecznikowatych, ja jadłam swój miód tylko raz z niezapominajki, tak? Bo miód mieszany wielokwiatowy się składał, w tym czasie kwitły głogi, kwitły jabłonie, one zbierały z głogów, z mniszka lekarskiego i z niezapominajki. I no jemy miód też do mieszką faceli, taki kupujemy od zaprzyjaźnionego rolnika, który tam no o ile wiem, nie stosuje amitrazy, stosuje tam mniej drastyczne środki, więc ten zdrowszy jest. No ale ja dążę do tego, żeby mieć swój taki, wiecie, taki eko. No swój, my litrami jemy. No dobra, nie o tym miało być. No dlaczego teraz? No bo mamy już ten azot, mamy właśnie te dżdżownice, siejemy facelię. Faceria ma bardzo głęboki system korzeniowy, więc ona nam tak elegancko tą ziemię, jak już tam zacznie rosnąć na tym azocie, to ona tak powinna pójść, wydać dużą masę zieloną, zakwitnąć, no dać mi ten miód, dać nasiona i ona ogranicza mątwik. To jest taka roślinka, po której znikają mątwiki. I mątwiki to są nicienie, które niszczą uprawy ziemniaków, niszczą uprawy buraków, no ale jak ziemniaków, to i wszystkich psiankowych, czyli możemy zapomnieć tam o uprawie papryki, tam bakłażana, no, pomidora, tak? To są ta sama rodzina. No i co? I teraz przechodzę do tej całej rodziny, do innych roślin z rodziny ogórecznikowatych. No to jak mogliście się domyśleć, należy do niej ogórecznik. Ogórecznik lekarski, bardzo roślina zdrowa. Kiedyś były, jeszcze dawno temu, jak hrabia nawet wspominał, to jego babka tam na Podlasiu robiła taki chłodnik latem, kiedy jeszcze nie było ogórków. Bo potem jak były ogórki, to robiła z ogórków, ale jak nie było i był ogórecznik w ogródku, to ona i kwiaty, i liście dodawała do tego chłodnika. Ten chłodnik to trudno nazwać chłodnikiem, bo to był taki, ja wiem, jak to wam powiedzieć, nawet nazwy nie znam, nawet szukałam, jak to, nie wiem jak to znaleźć w internecie, jak to się nazywa.
To była woda, był tam albo szczypior, albo cebula młoda, taka dymka pokrojona. Do tego się dodawało właśnie te liście ogórecznika posiekane. One miały smak ogórka, dawały. No i do tego lała ocet i koniec. I to był taki napój. Ocet jabłkowy robiła, więc to był, nie był taki kwas jeden wielki. I to był napój, który tam brali do pola, do pielenia, do tego, żeby gasić pragnienie. Och, i hrabia to pamięta, mówi, że mu to smakowało, że to taki fajny był smak ogórków. No ale potem ogórecznik był wykorzystywany, zresztą do tej pory jest, no to głównie się wykorzystuje olejek z ogórecznika, tak? Bo ten olejek to ma takie właściwości, no, obniża cholesterol, ale na temat cholesterolu nie będę rozmawiała. Może obniżyć ciśnienie, on ma taki, ten olej to się nazywa, zaraz wam przeczytam, bo ja przecież napisałam sobie oczywiście, boragoglandyna, o, taki, boragoglandyna i on działa korzystnie na układ krążenia, ten olejek. No, potem następną roślinę, to oczywiście ogórecznik jest miododajny, tak? Miododajnie go się wysiewa sam, roślina jednoroczna, więc polecam, mnie nie wyrósł, w związku z czym najpierw bobowate, potem ogórecznikowate i tak będę robiła. Żywokost tam, to jest z kolei korzeń żywokostu się w medycynie ludowej używa, kiedyś to nazwali to żywa kość, tak? On leczy no, kłady do przystanach, przy reumatyzmie, artretyzmie, który często atakował ludzi pracujących w polu, tak wykrzywiał na bolące stawy, kolana. No liście z żywokostu, to już mówiłam, warto też do tych nawozów zielonych, znaczy do kompostu, warto kompostować, bo ma ten potas. Czyli składnik niezbędny do tego, żeby inne następne owocowały i kwitły bogato. Potem jest żmijowiec, który jest rewelacyjną rośliną dla pszczół. No rewelacyjną. On rośnie sobie akurat ten żywa... O Boże. Żmijowiec to będzie rósł no, nawet na skrajach dróg. On rośnie w skrajnie niekorzystnych warunkach. Rośnie tak jak żarnowiec czy janowiec. Z bobowatych, nie wiem czy to mówiłam, żarnowiec, janowiec, chyba tak. On urośnie na takich skarpach kolejowych, na jakichś tam gruzowiskach i tak dalej, żmijowiec. I jak zakwitnie tak w czerwcu, to tak kwitnie do mrozów, do tej pory kwitnie, ja ilekroć obserwuję, no to on kwitnie po prostu do śniegu. Ten żmijowiec też jest rośliną leczniczą. Całe ziele żmijowca się wykorzystuje, wykopuje się go jesienią, łącznie z korzeniem, suszy się. On ma w swoim składzie alantoinę, która super działa na skórę. Odmładza, można robić na... No i co, robimy napary z tego żmijowca, robimy napary do stosowania wewnętrznego, on jest słabszy, czyli na przykład dajemy tam... dwie łyżki tego suszonego ziela zmielonego na szklankę wrzątku. No, no oczywiście tak jak napar, no to 20 do 30 minut to czekamy aż to się naciągnie. No i możemy to pić i to jest taki środek, który bardzo uspokaja. Antydepresant jest taki. Poza tym on leczy migreny. Przy tych bólach migrenowych, czy działa przeciwbólowo, przy tych... cóż, można go na zewnętrzne stosowanie, no to więcej dajemy, no powiedzmy damy 4 łyżki tego żmijowca na ten napar i wtedy możemy sobie takie coś rozlać do foremek po lodzie, taki napar i zamrozić sobie i stosować na przykład przy ukąszeniach owadów, między innymi pszczół. Robimy, on nie tylko zmniejsza ten uczulenie, ale i obrzęk, to znaczy ból nie tylko zmniejsza, ale właśnie obrzęk. Szybsze gojenie się. Polecam przy ukąszeniach pająków. Nie wiem, czy ktoś przeżył. Ja przeżyłam. Miałam awersję do pająków od dziecka. Po prostu jak sobie przypomniałam, jak mi się ręka zaczęła paprać, jaki to był potworny ból. No to żaden ból nie jest taki nieprzyjemny jak od pająka.
To taki pająk, wam powiem, on takie sieci ma. Jako jedyny oprócz skakuna pająk, który się rzuca na swoją ofiarę, a ten się nie boi ludzi, więc się rzuca, ma taki lejek sobie robi, wiecie, taka bardzo gęsta pajęczyna, ona jest na gęstych zaroślach, czyli tam na jakichś jałowcach, takich płożących, ona jest na truskawkach bardzo często, taka pajęczyna z takim w środku lejem i w tym lejku sobie siedzi. Ten pająk, jak tam przestawicie patyka, to on do tego od razu wystartuje. On się nie schowa, tak jak wszystkie inne pająki, jak krzyżaki czy tamte. On po prostu będzie atakował, taki wredni. No i taki mi właśnie udziałał i tego nie zapomnę do końca życia, a miałam lat wtedy 6 chyba bodajże. Darłam mordę strasznie. Do tej pory pamiętam, jak mnie to bolało. No i co? No nie możemy tego żmijowca, no to się tak zaleca nie przydawkowywać, bo ponieważ on też może wywoływać takie halucynacje. No i kiedyś dawno temu to tak uważano, że on, jak to się mówi, ułatwia kontakt z duchami. No to wiecie na czym to polega, tak? No. No dobra, no to już mamy ogórecznikowane, ogórecznikowate, czyli facelię jako poplanową roślinę i te inne, które też polecam siać, omówione i będzie film trzeci, tylko nie wiem, chyba se zapalę teraz bez was. Wypiję tą kawę, którą siorbię tutaj i przejdziemy do filmu trzeciego.